Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski 2017. Tegoroczna edycja nie budziła takich emocji jak pierwsza. Wnioski dotyczyły podobnych potrzeb. Niektóre startowały po raz kolejny. 17 pomysłów i tylko milion do rozdania. Wiadomo, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. Jednak któryś projekt na pewno zwycięży. Który? Tego dowiemy się najpóźniej 8 sierpnia. Oddano około 2800 kart do głosowania. W tym roku można było głosować na kilka projektów, więc liczenie głosów trochę potrwa i właśnie w tej chwili trwa i liczenie głosów i weryfikowanie kart, czy wszystkie są prawidłowo wypełnione, czy wszystko jest tak naprawdę ok. W ubiegłym roku w głosowaniu wzięło udział 46 wniosków. Mieszkańcy wykazywali się większą fantazją. Tegoroczne propozycje dotyczą głównie budowy placów zabaw, plenerowych siłowni, rozbudowy bazy sportowej. Część projektów to pomysły ubiegłoroczne, które w pierwszej edycji nie zyskały potrzebnego poparcia. W tegorocznym budżecie zgłoszono 18 wniosków, 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych, na te 17 można było głosować. Oddano też mniejszą ilość głosów, ale to ze względu na to, że zmieniła się specyfika głosowania. Każdy mieszkaniec, który chciał zagłosować, musiał oddać kartę osobiście lub zagłosować przez formularz internetowy, ewentualnie wysłać kartę pocztą. Po pierwszej edycji wyciągnięto wnioski. Pulę podzielono na budżet miejski i wiejski, co zwiększyło dostęp do pieniędzy sołectwom. Głosować można było na kilka wniosków, a nie na jeden, jak to było poprzednio.